Witam Was. W końcu jestem nad wodą. Pierwszy raz w tym sezonie. Już od dawna pytacie mnie, kiedy nad ryby, kiedy na ryby. Wcześniej nie miałem czasu ze względu na pracę, na początek sezonu i dużo pracy w firmie, w sklepie. Natomiast w końcu udało mi się wyrwać na jedną dobę. Przyjechałem sobie na uroczysko karpiowe tutaj pod rybaczówkę na głębszą wodę. Jestem na pomoście. Będę wywoził bardziej na otwartą wodę. Miałem do wyboru albo tam płytkie, albo tutaj. Natomiast później Wam powiem, dlaczego wybrałem tutaj tą głębszą część. Nie wiem, czy uda się coś złapać. No jeszcze wędkarzy nie ma. Czyli ktoś, tak, jest. Jakaś ekipa siedzi na płytkim, tam na 32-33. Ale generalnie z tego, co wiem, bez brania. Więc ja spróbuję tutaj coś wypracować. Może się uda. Jeszcze cały dzień przede mną i cała nocka. Także zabieram się za szykowanie zestawów. Wybrałem dzisiaj tą głębszą część tutaj przy rybaczówce. Ze względu na to, że pogoda dzisiaj jest przepiękna. Już od jakichś 2-3 dni się poprawiła w dzień. Jest 10 stopni ponad. Rewelacja. Słońce świeci, natomiast w nocy jeszcze jest przymrozek. Jeszcze 2 dni temu zatoka była zamarznięta i dzisiaj też ma być mróz w nocy, dlatego stwierdziłem, że tej ryby na pewno tam nie będzie. Jeśli chodzi o zatokę, na tyle ile znam tą wodę, to wiem, że tam ryby nie ma w dwóch sytuacjach. Albo jak jest zimno, albo jak jest przyducha i nie ma tlenu i jest upał. Wtedy ta ryba też wychodzi, więc zdecydowałem, że na razie na płytkę się nie pcham. Jestem tutaj na tym głębszym, na tej głębszej części zbiornika. No, 3 zestawy. Myślę, że rozstawię sobie te zestawy po wodzie w różnych miejscach, tu trochę tam w stronę 18, tak żeby spróbować wypracować chociaż jedno branie. Jeśli chodzi o nęcenie, to Korn standardowo. Oczywiście nie cały worek. Wziąłem worek, ale oczywiście będzie mniej. Po prostu będę nęcił punktowo tylko do łódki i to, co na zestawie, i nic więcej. Oczywiście koszyczki sobie wziąłem, żeby właśnie przygotować zanętę, żeby ją oblepić fajnie, koszyczki, tak żeby to punktowe nęcenie i ten zapach cały czas utrzymywał się w tym miejscu, gdzie będzie moja przynęta. Do nęcenia jeszcze na pewno użyję drobnego peletu. Tutaj mam, przygotowałem sobie multipelet 4,5 mm, to jest rybno-owocowy. Taką mieszankę sobie wziąłem. No i kuleczki. Kuleczki akurat 15 Bloodworma wziąłem. Też trochę poleci na pewno na zestaw. Trochę skruszę to kruszą, tak żeby gdzieś ten śmierdzący zapach się utrzymywał. Parę kulek, bo być może uda się gdzieś trafić na rybę, która już będzie chciała żerować, tak? Ja jeszcze tutaj mam jakieś dodatki, tak jak mączka z kryla. Oczywiście jeśli chodzi o pasty, czy tam zanęty do metody, żeby obkleić koszyczki, to ja sobie tutaj przygotowałem 2 metod miksy. To jest Squid Liver i Black Halibut. Natomiast myślę, że zacznę od tego Squid Livera, czyli kałamarnica, wątroba. Do tego dopalę sobie to liquid liverem. Dzisiaj stawiam bardziej tak właśnie w stronę wątroby, śmierdzącą. Mam jeszcze, zawsze używam, to jest akurat suszona krew, także zawsze dodaję do takiej zanęty trochę suszonej krwi, ale nie za dużo. Co jeszcze? No i co, jeśli chodzi o zestawy, o przynęty, to tutaj bym powiedział standardowo, klasycznie, na pewno 2 zestawy polecam na Warbale, bo dzisiaj nastawiam się drobno. Nie będę szalał, znaczy jeden zestaw będzie, myślę, składał się z 2 piętnastek, natomiast 2 zestawy to będą typowe dziesiątki, małe kuleczki, bo ryba jest jeszcze nieaktywna, chociaż jest jej dużo w wodzie. Fajnie by było, jakby rzeczywiście okazało się, że gdzieś ją trafimy i rzeczywiście uda nam się coś złowić, ale no nie nastawiam się na cuda, tak? Bo teoretycznie już powinna
gdzieś tam żerować, aczkolwiek to są pierwsze dni takiego ciepła, a w nocy jeszcze jest mróz. Więc jednak ta ryba bardzo reaguje na takie szczególnie wzrosty i spadki temperatur, jak teraz mamy. I ten mróz jest też przewidywany w nocy jeszcze przez następne dni, więc przypuszczam, że tam ta płytka część może jeszcze w tym tygodniu zamarznąć. Więc dlatego jakoś tam specjalnie mocno się nie nastawiam na grube przynęty, bardziej punktowo, bardziej będę szukał tej ryby, a że tutaj na szczęście na bocznych stanowiskach nikogo nie ma, to mogę rozstrzelić sobie zestawy rzeczywiście szeroko, no i zobaczymy, tak, co będzie. A powiem Wam, w tym wszystkim, co jest najlepsze, to to, zresztą wiecie, w jakich teraz czasach żyjemy, wojna na Ukrainie, pandemia. I powiem Wam, że dzisiaj sobie tak pomyślałem, jak przyjechałem tutaj, że cieszę się, że mogę na spokojnie przyjechać w to miejsce, gdzie co roku jestem, często zaczynam tutaj sezon i mogę na luzie, bez strachu przyjechać i sobie siąść. Tak po 5 czy 6 latach jakby tego łowiska i jakby tego, że jestem tutaj związany, naszła mnie taka myśl, że to jest fajne, że jesteśmy wolnymi ludźmi i że możemy cieszyć się życiem. Kiedy chcemy, możemy jechać na ryby albo robić cokolwiek innego. Niestety za naszą granicą wschodnią już takiego komfortu ludzie nie mają i to jest przerażające. Oby to wszystko mimo tej tragedii, bo to jest tragedia, wszystko skończyło się dobrze i obyśmy nie ucierpieli bardziej niż już cierpimy na tym, co się dzieje na świecie. To jest taka moja dygresja odnośnie tej zasiadki, bo tak jak mówię, jak przyjechałem, to miałem taką myśl, naszła mnie taka myśl, bo czasy, w których żyjemy, są w chwili obecnej bardzo trudne, ale ja chcę się odciąć i tą dobę poświęcić na łowienie ryb. Także zaczynamy od mieszania zanęt. Ja tutaj wcześniej nalałem wody i dopiero dodałem korna, tak żeby już od razu nasiąknął. Jeszcze trochę dodam. No, myślę, że jest wystarczająco namoknięty już. Oczywiście nie zapominajmy, że kukurydza taka prasowana, ona tonie nawet jak jest sucha, więc nawet by nam zatonęła, gdybym ja tutaj wody nie dodał, ale wolę ją zwilżyć, dodam trochę wątroby. Ja robię taką mieszankę, tak żeby po prostu po łyżce dać do komory mieszankę z korna, peletu, no i do tego kulki 15 Bloodworma. Wy tego nie czujecie, ja czuję ten zapach wątroby, jak się roznosi się w powietrzu. Peletu tam cały kilogram. I do tego kulki. Kulek dużo nie dam, może w pół opakowania. Chcę, żeby tylko było jakby zaznaczone, że kulki są, natomiast najważniejsza kulka to jest moja na haczyku.
Fajne jest to w kornie, że tak naprawdę ryba do tego ciągnie, natomiast nie jest w stanie się tym najeść, no bo jest to w takiej formie, a nie innej, więc tutaj nie ma obaw, że przekarmię rybę, tak? Jeśli ona będzie gdzieś w pobliżu, w łowisku, to ona na pewno się pojawi. Pelet drobny 4 mm. Wiadomo, w takiej zimnej wodzie to on będzie dłużej pracował. Spokojnie kilka godzin wytrzyma. O. I to jest taka moja mieszanka do łódki. Tak, żeby zaznaczyć i podbić jakby aromat i zapach tego miejsca, gdzie będzie leżał zestaw. Wiadomo, w zimnej wodzie te zapachy rozchodzą się gorzej. Jeśli chodzi o takim moim topowym zapachem na tą porę roku, to jest czosnek. Czosnek to jest dla mnie podstawa. Oczywiście orbale mam czosnkowe i będę ich używał jako przynęta. Natomiast dzisiaj postawiłem bardziej na wątrobę, czyli taki bardziej mięsny, śmierdzący zapach. Czosnek dzisiaj odpuściłem, bo zawsze używam czosnek. Dzisiaj powiedziałem sobie, że dzisiaj wątroba. Zobaczymy, jak ta taktyka moja dzisiaj się sprawdzi. Także zanętę wstępnie mamy. Nie będę tutaj jakby dodawał niczego więcej. No, na taką łychę wchodzi nam parę kulek, tak żeby gdzieś one się zaznaczyły na dnie, natomiast nie zależy mi w ogóle na tym, żeby ryba się najadła, bo metabolizm skarpia jeszcze w chwili obecnej jest bardzo powolny i chcę, żeby jak ona trafi w moje miejsce, w miejsce położenia zestawu, żeby pierwsze to zainteresowała się moją przynętą na włosie. Teraz czas na przygotowanie metod miksu. Squid liver, czyli tematy wątrobowe, nadal lecą, tak żeby wszystko się fajnie komponowało. W tym miksie jest zarówno mączka z kałamarnicy, jak i taki puder, aromat z wątroby. To powoduje, że zapachowo ona jest taka typowo mięsna, rybna. Dodatkowo jej struktura, jak widzicie, tutaj jeszcze jest pelet też squidowy 2 mm. Także jest to naprawdę bogaty miks do metod miksu. Tak, tutaj akurat już mam to dodane. Słuchajcie, dodam trochę suszonej krwi. Zawsze jej dodaję, ale nie w jakichś specjalnie dużych ilościach, tak żeby mi się to dobrze kleiło, ale zawsze to podbije zapach samej zanęty, a krew też powoduje to, że ta zanęta jest bardziej taka lepka. Mi nie zależy na tym, żeby stworzyć tutaj, bo gdybym sam metod mix zrobił, to on będzie fajnie pracował jak przy łowieniu na metod feder. Natomiast mi bardziej zależy na tym, żeby ta moja zanęta była bardziej plastyczna, po to, żeby dłużej się trzymała na zestawie, na koszyczku, żeby po prostu dawała aromat, a nie po to, żeby szybko pracowała i na przykład w ciągu, nie wiem, tam 20 minut mi ściągnęła rybę, no bo tutaj akurat na to w chwili obecnej nie liczę, a też nie chcę łowić leszczy i bawić się w jakieś małe ryby. Tutaj mam zawsze też ze sobą, biorę mączka z kryla. To jest też Genesisa, tylko ja mam to zapakowane w takim swoim dojpaku większym. Zawsze to wożę. Ona rewelacyjnie pachnie i też zawsze jeszcze sobie dodam trochę mączki z kryla. O, tyle wystarczy. I myślę, że ten mój miks już będzie gotowy. Ja potem jeszcze dopalę to też liquid liverem, płynnym pokarmem, ale to za chwilę, bo najpierw chcę to wymieszać i nawilżyć. Thank you.
czas użyć ręki, żeby wyrobić dobrze naszą zanętę. Jeszcze za mało wody. Ale powiem wam, że cieszę się, że jestem nad wodą. Kurczę, pogoda super. W końcu mogę się oderwać od tego naszego dziwnego obecnego życia, bo wiem, że rozmawiam z wieloma osobami i wszyscy powtarzają jedno, że te obecne czasy, które przyszły, są bardzo trudne i wiele osób jakby przejmuje się tym, co będzie. Dlatego ja postanowiłem, że potrzebuję taki chociaż jeden dzień, żeby po prostu przestać o tym myśleć, chociaż o tym mówię, no bo ciężko jakby się od tego oderwać, ale cieszę się, bo mam głowę zajętą czymś innym, łowieniem ryb, rozrabianiem zanęty, także naprawdę fajnie, że udało mi się wyskoczyć. Natomiast dzisiaj, wczoraj patrzyłem, pogodę miało padać, na szczęście te opady okazały się tylko z rana. W te chmury już poszły gdzieś tam na Czechy, więc dzisiaj już ma być ładna pogoda. Także myślałem, że znowu będzie tak jak zawsze, czyli jak jadę na ryby, to oczywiście musiałoby padać śnieg albo deszcz, albo być zimno, być mróz. Natomiast no, trafiłem dosyć na szczęście, pierwszy raz chyba od dawna, że na szczęście tak nie jest. Dopaliłem trochę jeszcze płynnym pokarmem z wątroby, żeby to zarówno ta nasza zanęta na koszyk, jak i zanęta do łódki zdalnie sterowane jakby się tam zapachowo komponowały. Dobra, wstępnie mam to rozrobione, teraz to musi, zanim to jeszcze będzie gotowe, to musi to trochę dychnąć, odparować, pewnie trzeba będzie jeszcze domoczyć, ale już się super klei. O to mi właśnie chodziło. A pelet, który zawarty jest w tej zanęcie, powoduje to, że wiadomo, zanęta gdzieś tam rozbija drobnica, natomiast pelet, on dłużej się utrzymuje na dnie i też cały czas pracuje swoim jakby trybem i czasem działania, więc to też jest fajne w tej zanęcie. Mamy to. Czas wywieźć. Warbal czosnek. Tutaj mam Maverick Champion Najkulka plus czosnek 14 i tutaj też mam Warbala 10 mm. Sobie włączyłem aplikację i co jest fajnie, jak ostatnio byliśmy na rybach, siedzieliśmy na 18, to mam zapisaną mapę. A że tam dzisiaj nikogo nie ma na tamtych stanowiskach, to postanowiłem, że jeden zestaw, ten lewy, wywiozę sobie właśnie w punkt 4 lub 5. To jest naprzeciwko 18. Także fajną rzeczą w tej aplikacji jest to, że można zapisywać mapy. Przyjeżdżam i już mam punkty obrane. Ja tylko sobie potem naniosę punkty dwa nowe tutaj z tego stanowiska, natomiast stanowisko numer 5 albo 4 wykorzystam i tam będę woził, bo wiem, że to jest naprzeciwko stanowiska numer 18. A chcę właśnie jeden zestaw tak pociągnąć trochę w lewą stronę, bardziej na otwartą wodę. No a my jesteśmy tutaj. Świeci słońce i tak słabo widać, ale coś widać. Bo ostatnio jak byliśmy z Pawłem, no to tutaj po trzy wędki, sześć punktów jest zaznaczonych, więc przynajmniej jednego punktu już nie muszę szukać. Dosłownie tyle.
po pół łyżki i myślę, że to wystarczy. Nie ma co przesadzać z ilością zanęty. Ten zestaw pójdzie na stanowisko numer 4. Przejdź teraz i łódeczka już płynie. Wprawdzie tam jest dosyć daleko, 250 metrów, ale to nic. Chcę ten jeden zestaw położyć tam, a że mam możliwość wykorzystania większego obszaru wody, to chcę to po prostu zrobić. Bo nie jestem pewny, gdzie ta ryba będzie, a tak przynajmniej będę miał szansę na jakieś branie, jeśli w tamtym rejonie ryba po prostu będzie. Jeszcze 10 metrów. Zestaw wywieziony. Wracamy do domu. Przejdź teraz i łódka już nam wraca. Jedną ręką nie zrobię. Tak, łódka już wraca. Pewnie nie uwierzycie, bo ja też nie wierzę, ale mam rybę. Lewy zestaw, ten, który wywoziłem pod 18. Według tej mapy, którą zapisałem, chyba w styczniu tutaj byliśmy, co nas śnieg złapał. Coś niesamowitego. I to chyba nie będzie lin, tak mi się wydaje. Bo powiem wam, że na początku był praktycznie stał w miejscu, a też mam zestaw dość delikatny. No bo tam jest ten jeden orbal, dlatego nie chcę szaleć, ale powiem wam, że aż nie wierzę. Znaczy nie wierzę, no nie wierzę, no bo liczyłem jak już coś, jeśli coś by miało się dziać, to liczyłem na noc, a tu pach, jest ryba. I to powiem wam, branie takie naprawdę jak na kuleczkę 10 mm to bardzo delikatne. Tylko opuszczenie, żadnego odjazdu, nic. Widać, że ta ryba jeszcze jest bardzo taka słaba. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Bo na początku dosyć stawiała opór, no ale teraz dosyć łatwo idzie. A też to jest odległość 250 metrów, więc jest kawałek. Ale ważne, że jest kontakt. To jest najlepsze i najważniejsze. Lin. A myślałem, że będzie coś ładniejszego.
Ale co ciekawe, przy holu jeszcze wisiał rak na plecionce i dopiero spadł mi tutaj przy pomoście. Ładny, ale lin. Gdybym ja rozpoczął sezon od innej ryby niż lin, no to nie byłoby tak naprawdę tradycji. Także ja już jestem przyzwyczajony, że zawsze na początku sezonu musi to być lin, no i tym razem jest identycznie, jak co sezon. Mam pięknego linka. Ważne, że jest. Ale cały w pijawkach. Widać, że ryba stała gdzieś w dołkach i te pijawki ją, te ryby poobchodziły. No ale one się wyczyszczą, jak zaczną pływać i żerować. Pięknie. Zobaczcie, co zrobiłem. Ułamałem antenę, ale nie do końca, bo ta antena już była złamana. Po prostu klient się do nas zgłosił, który kupił od nas taką łódkę, no i po prostu złamał w jakiś tam sposób. I dałem mu swoją, a ona była poklejona. W jakiś tam sposób skleił, no ale chciał nową i dałem mu po prostu swoją. Wziąłem tą starą, a jeszcze nie zdążyłem sobie zamówić nowej. Oczywiście dostał ją w gratisie, ja będę musiał dla siebie zamówić i używałem tej właśnie sklejonej, no ale niestety gdzieś delikatnie dotknąłem o pomost i po prostu szczeliło. Teraz wziąłem taśmą, to zakleiłem, znaczy generalnie wszystko działa, tylko chodzi o to, że ten gwint tutaj się jakby odłamał od tej głównej,
anteny, no i po prostu dwie części się zrobiły, więc musiałem to skleić, tak żeby to mi wytrzymało na tej zasiadce, a antena działa. Także no, widzicie, czasami trzeba, żeby klient był zadowolony, trzeba coś dać ze swoich rzeczy dobrych, ale to, że tak powiem, nic, ja sobie poradzę. Jak wiecie, ja używam żyłek Katran, tylko i wyłącznie. Tutaj mam Katran Wild, tutaj mam Neon i tutaj mam Neon. I powiem wam, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że zaczynam trzeci sezon na tych żyłkach, bez wymiany. I zobaczcie, w jakim one są stanie. W bardzo dobrym. A jak sami wiecie, łowię w różnych miejscach. I na komercji, i na dzikich łowiskach, gdzieś w krzakach, w trudniejszych. A żyłka tutaj jest, chociaż tutaj jest też wywiezione 250 metrów, dlatego tak mniej. Wiadomo, gdzieś tam jest coś porwane, bo gdzieś tam zawsze się urwie jakieś zestawy. Ale żyłki jakby cały czas działają. Mamy trzeci sezon już na tych żyłkach i bez zmian, jeśli chodzi o jakość i wytrzymałość. Myślę, że w tym roku zmienię, ale nie ze względu na to, że chcę po prostu, bo te są już słabe, tylko głównie dlatego, że chcę sobie nawinąć na dwie szpule nowość, czyli Wilda tego, tylko Camo wyszedł w tym roku. Rewelacyjna żyłka, też praktycznie niewidoczna pod wodą. I właśnie na dwóch szpulach będę miał tego Wilda, tą nowość Camo, bo to jest Wild Carp, a nowość to jest Wild Carp Camo, tylko jakby kolejna wersja tej żyłki. Ta żyłka, powiem wam, ma jeden minus, jest niewidoczna w nocy, więc ktoś, kto lubi, wiadomo, widzieć, świecić latarką, żeby widzieć, gdzie żyłka wchodzi, to jest jedyny minus tej żyłki, natomiast żyłka jest rewelacyjna. Ona jest w trudne warunki, bardzo wytrzymała, ale zarazem miękka, bez pamięci. Naprawdę jest miękka, odwijając szpulę praktycznie mamy prosty sznurek, zero pamięci. Naprawdę rewelacyjna żyłka, ja sobie ją kiedyś nawinąłem na jedną szpulę i jestem mega, mega zadowolony, dlatego na pewno sobie te Wildy 2 nawinę na... No, na dwie szpule sobie nawinę tego Wilda, a oczywiście Neon standardowo na dwie kolejne szpule, no bo czasami jednak ten Neon jest też fajny, bo po prostu go widać, to jest duży plus żyłek, szczególnie przy łowieniu nocnym i jakby holach nocnych, to jest naprawdę pomocne. Także trzeci sezon i generalnie gdybym nie chciał, to nie muszę ich wymieniać. Żyłki top, najlepsze żyłki tak naprawdę na rynku. W chwili obecnej według mnie nie ma lepszych żyłek. Tak jak mówię, no może nie są najtańsze, bo jednak powiedzmy, że są z wyższej półki, również cenowej, ale biorąc pod uwagę, że 1000 metrów kosztuje 140 zł i możemy, tak w moim przypadku, 3 sezony ich używać, to tak naprawdę wychodzi na sezon ile? 45 zł, tak? Jakby jak standardowo ktoś zmienia żyłkę co sezon, bo jest do wyrzucenia, bo się nie nadaje, bo się poskręcało. Tak ja tutaj w tym przypadku rewelacyjna jakość na 3 sezony, dzieląc tą cenę tej szpuli, to wychodzi po 45 zł. Dobrze mówię? No dobrze, 45, 47, tak na szybko liczę. Także jeśli chodzi o jakość i cenę, bezkonkurencyjne żyłeczki Katran. Mam kolejnego lina. Widać, że liny się już ruszyły. Na razie karpie cisza, a liny to już jest drugi. Zmieniam teraz przynętę z 10 na 14, bo nie chce mi się ciągnąć. To jest znowu lin z tych 250 metrów tam na wprost 18. Widocznie ta ryba tam się gdzieś trzyma. Dobrze wytypowałem miejsce, ale nie chce mi się po prostu za każdym razem ściągać, bo brania są dosyć często i kurde, znowu wywozić. Także zobaczymy, może ta 14 zrobi jakąś selekcję. Jak są tam liny, to znaczy, że w tamtym miejscu ryba się trzyma, więc karpie też muszą być. Tylko nie wiem, czy akurat żerują jeszcze, tak, bo woda jest bardzo zimna. Moja pierwsza zasiadka dobiegła końca w tym sezonie.
W nocy się wyspałem, bo generalnie nie było żadnych brań. W momencie, kiedy słońce zaszło i od razu praktycznie przyszedł mróz, ryba przestała żerować. Ale ja i tak się cieszę, bo ręce śmierdzą mi rybą. Wyłowiłem dwa liny. Niestety skarpiem nie miałem do czynienia na tej zasiadce. Aczkolwiek to szybka zasiadka, bo tylko nocka. Ale ja i tak jestem szczęśliwy, że mogłem wyskoczyć nad wodę. Myślę, że może to być kwestia kilku dni, bo teraz będzie w dzień ma już być ciepło, w nocy jeszcze mróz, ale w dzień już będzie ciepło. Myślę, że jak woda zmieni się o te 2-3 stopnie, pójdzie do góry, to myślę, że karp od razu zacznie żerować. Także na pewno jeszcze tutaj pojawimy się w niedługim czasie, żeby spróbować swoich sił i spotkać się z karpami, które tutaj pływają. Na ten moment się zbieram. Czas wracać do domu, do pracy. Ważne, że ręce śmierdzą rybą. Także i tak uważam pierwszą zasiadkę za udaną. Trzymajcie się, hej!